Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nową ścieżkę kierowania na testy w kierunku wykrywania zakażenia koronawirusem. Skierowanie na wymaz można uzyskać, wypełniając prosty formularz w internecie. Nowa ścieżka testowania ma odciążyć lekarzy POS. Formularz wypełnić może każdy, kto ma ukończone 18 lat. Dostępny jest na stronie gov.pl/dom. W pierwszym kroku należy określić, czy miało się kontakt i jeśli tak, to jak bliski, z osobą z potwierdzonym zakażeniem. Udzielając odpowiedzi twierdzącej, jesteśmy kierowani przez system na kolejną stronę, gdzie odpowiedzieć trzeba na pytania o choroby współistniejące oraz objawy. Jeśli algorytm, na którym oparty jest formularz, na podstawie udzielonych odpowiedzi uzna, że ryzyko zakażenia jest wysokie, poprosi o podanie danych takich jak imię i nazwisko oraz PESEL i kontaktowy numer telefonu. Po pozytywnej kwalifikacji skontaktuje się z nami konsultant z Centrum Monitorowania Domowej Opieki Medycznej. W ten sposób otrzymamy zlecenie na test systemu e-kolejka. Konsultanci są dostępni przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 18. SMS-em na wskazany przez siebie numer telefonu otrzymamy wiadomość o miejscu i godzinie, gdzie możemy stawić się na test. Wymazy pobierane będą w punktach, które znajdują się w zasadzie we wszystkich powiatach na terenie całego kraju. W Lesznie punkt wymazowy mieści się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ulicy Kiepury. Każda osoba, która otrzyma skierowanie, automatycznie obejmowana jest kwarantanną do czasu otrzymania wyniku. Wynik można będzie sprawdzić na internetowym koncie pacjenta lub podczas kontaktu z lekarzem pierwszego kontaktu lub na tak zwanej wieczorynce. Uwaga, skierowania na test w kierunku koronawirusa w dalszym ciągu wystawiają lekarze pierwszego kontaktu oraz dyżurujący w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Wypełnienie formularza w internecie jest dodatkową, a nie jedyną ścieżką otrzymania skierowania na wymaz.